Zdecydowanie znajdziemy dużo ciekawych tytułów i takich pisanych w sposób opowieści, tak żeby czytelnik łatwo mógł się zaznajomić z historią, i tych pisanych przez dziennikarzy, raportów, też bardzo dużo książek tworzonych przez samych wojskowych, także oczywiście pełny wybór. To co na dziś moglibyśmy polecić tym, którzy jutro zechcieliby przyjść do biblioteki po święcie i wypożyczyć tego typu lekturę? No, z przyjemnością polecę kilka. Tu mam książkę Sylwii Winnik, Tylko przeżyć. I to jest książka, w której poznajemy historię żołnierzy poddanych traumie zespołu stresu pourazowego, ale też historię rodzin tych żołnierzy, więc ona jest ona bardzo, bardzo ciekawa z tego powodu, żeby dać czytelnikowi też tą wizję tego, co się dzieje w rodzinie oczami najbliższych żołnierza. Dlatego serdecznie polecam. Tym bardziej, że Sylwia Winnik jest też autorką bestsellerowej książki Dziewczęta z Auschwitz, do której też serdecznie Państwa w tym szczególnym roku odsyłam. Chętnie polecę też Państwu książkę Chłopaki z Marsa. I to jest książka napisana przez żołnierza jednostki specjalnej Grom, pseudonim Nawal. Nie tylko tę książkę napisał, napisał też książkę o misji w Zatoce Perskiej i wielu innych misjach w Afganistanie, Iraku i nie tylko. Nawal to historia jednostki specjalnej Grom, pisana właśnie w ten sposób opowieści, to znaczy czytelnikowi będzie łatwiej przeżywać tę historię, poznawać postacie faktycznych żołnierzy tworzących jednostkę Grom, kiedy zobaczy ich oczami osoby, która uczestniczyła razem z nimi w misji, poprzez fabularną opowieść, tak jakby się chciało powiedzieć, a jednak to fakt, więc mógłbym powiedzieć, nadawałoby się świetnie na film sensacyjny, ale rzeczywiście to jest prawda, więc dlatego zachęcam do tej książki. Natomiast skoro pan wspomniał o filmie, to bardzo często przyglądamy się też i programom filmowym, dokumentom filmowym mówiącym między innymi o militariach. Pewnie taką postacią jest Bogusław Wołoszański, który prezentuje nam historię nie tylko związaną z różnymi okolicami II wojny światowej. No, sensacje XX wieku to dobrze znany program telewizyjny wszystkim, myślę, Polakom. Natomiast rzeczywiście Honor Żołnierza 1939 to jest książka, którą ja Państwu polecę, Bogusława Wołoszańskiego. Książka, w której poznajemy losy i bohaterską postawę polskich żołnierzy w kampanii wrześniowej, ale też obronę Westerplatte czy bitwę kawalerzystów pod Mokrą. Także to serdecznie polecam z tego właśnie powodu. Wróciliśmy do historii II wojny, ale ta historia, tak jak Pan mówi, miesza się to z tą współczesną, także i pewnie misji polskich żołnierzy, bo skoro pan już wspomniał chociażby o jednostce Grom. No to możemy wspomnieć o Iraku, tak, i o Karbali, bo tutaj rzeczywiście książka pisana przez polskiego oficera, już po nią sięgam, Grzegorz Kaliciak, oficer Wojska Polskiego, zresztą oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojska Polskiego, i on przekazuje nam tutaj raport z obrony City Hall, dwupiętrowego budynku w Karbali, który był broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego przez kilka dni. To jest wydarzenie z 2004 roku, ale to jest największa bitwa polskich żołnierzy od czasu II wojny światowej. Szczegółowy, ale taki naprawdę specyficzny raport tego wydarzenia, mówiący szczerze o tym, jak to było. Dlatego ta książka zasługuje na uwagę. To powiem panu, że pamiętam dobrze, wracając do filmu, pewien amerykański film, który był zatytułowany Oficer i Gentleman. Mhm. Ale chyba pamiętam, że jest też i ta książka o takim tytule. Oficer i Gentleman, tak, jest. I jej autorem jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w ogóle znakomity specjalista w tej tematyce, Piotr Jeźwiński, Oficerowie i Dżentelmeni, tak wygląda okładka. Książka, która opowiada nam o tym, jak to jest, czy ten stereotyp rzeczywiście funkcjonuje. Osoba, która napisała tą książkę, jest specjalistą w tematyce oficerów Wojska Polskiego, zwłaszcza kawalerzystów, więc odsłania przed nami arkana właśnie kawalerii II Rzeczpospolitej. To są lektury, które śmiało można sięgnąć na półce bibliotecznej, która jest dosyć obszerna w Opolu. No i myślę, że jest cały czas wzbogacana, więc się nieustannie poszerza. Myślę, że jest bardzo cenna, bo tak jak wspomnieliśmy, dotykamy bardzo różnych tematów w różnej formie. Serdecznie do tego zachęcam, żeby przy okazji Święta Wojska Polskiego sięgnąć po te książki w naszej Bibliotece Miejskiej w Opolu.